Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzimy się po krótkiej przerwie wakacyjnej. Dzisiejszego prelegenta na seminarium Katedry Akustyki UAM chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Pan profesor Rufin Makarewicz przedstawi nam swoje przemyślenia na temat miary dokuczliwości hałasu zmodulowanego amplitudowo. Panie profesorze, proszę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na Teamsie, jak to się mówi, i tutaj kilka osób też znalazło chwilę czasu, żeby przyjść. Otóż tutaj spoglądałem na listę obecności, że tak powiem, no i chciałbym jednak bardzo serdecznie kolejny raz przy wszystkich powitać pana profesora Świdnińskiego, który mało, że jest seniorem seniorów, ale był tu kiedyś z nami i ja byłem jego studentem. Więc żeby go uhonorować w sposób szczególny, zrobiłem sobie, no nie tyle sobie, co mojemu staremu indeksowi, panu uprzejmy, panie kolego, zdjęcie pierwszej strony, kiedy byłem studentem właśnie pana profesora Świńskiego. Zaraz za chwileczkę zobaczymy tą pierwszą stronę. No jeszcze chwila, ona na pewno jest. O właśnie, więc tutaj, no to jest... Zaczynałem studia w 1965 roku, a dziekanem wydziału była pani profesor Ryfle. I na to właśnie też chciałem zwrócić uwagę, jak to dziwnie się te dzieje nasze począł. Mianowicie w tym czasie pani profesor Ryfle była dziekanem, ale jednocześnie kierownikiem katedry akustyki. Tak się składa, że teraz w tej chwili również mamy dziekana naszego, mianowicie pan profesor Głębiewski jest dziekanem wydziału fizyki i kierownikiem katedry. Tak to wygląda, ale trzeba uważać, dlatego że kilka lat wcześniej, 5-6 lat wcześniej, katedra nie była katedrą, tylko była zakładem. Wtedy kierownikiem tego zakładu był profesor Kwiek, ale niestety nie byliśmy przy wydziale, tylko przy katedrze fizyki teoretycznej. Także ten zegar się troszeczkę jakby cofnął, bo jesteśmy katedrą na wydziale, no oby się nie cofał za bardzo. I jedźmy dalej, bardzo proszę. Następny. Otóż to jest właśnie kartka z mojego indeksu. Zacznę od pana profesora Silińskiego. To jest jego podpis, dlatego że on wtedy wykładał akustykę wnętrz. No i no, byłem dobry. No, nie byłem bardzo dobry, ale byłem dobry. To jest ręka profesora Silińskiego i podpis. Natomiast tutaj jest podpis profesora Ozimka, który prowadził ćwiczenia do tego wykładu. Jak państwo wiecie, no niestety nie ma wśród nas pana profesora Ozimka, ale był w tym teamie właśnie z profesorem Świdnińskim, pani profesor Ryfer. Tu niżej też wspominam dobrze profesora Ławowskiego, który prowadził pracownię akustyczną. Ten podpis i ta data dotyczy, jest związana z tym, że zaliczyłem pracownię specjalistyczną. Natomiast to jest podpis profesora Hojana, który no, prawdopodobnie nie miał czasu, żeby dzisiaj na tego Teamsa wskoczyć, ale on prowadził akustykę teoretyczną. Natomiast ćwiczenia do tego wykładu z akustyki teoretycznej prowadziła pani profesor Keller. Więc specjalnie to przygotowałem, żeby wspomnieć naszych kolegów, naszych mistrzów i nauczycieli. No jako, że dzisiaj jest ważne, ale to, co było wczoraj, jest też bardzo ważne, bo to dzisiaj zależy od tego, co było wczoraj i tak dalej, i tak dalej. Więc panie profesorze, zwracam się do profesora Świdnińskiego, jak również do innych profesorów, którzy są też już seniorami, jak na przykład pan profesor Batko, ale już nie takim super seniorem, to także szczególny ukłon w stronę pana profesora Świdnińskiego. I na tym bym kończył. Przywitam. Pan profesor Świdniński chce coś powiedzieć. Aha, bardzo proszę. Może pan... Tak, może pan zaprosić do mówienia. Bardzo proszę, tak, panie profesorze. Pan profesor Świdnicki chciał zabrać głos. Mhm. Mikrofon trzeba włączyć. Niech pan powie, żeby mikrofon profesor włączył. Panie profesorze, a włączył pan mikrofon? Zwracam się do profesora Świdnickiego. On działa, bośmy dwa słowa wymienili ze sobą przed wykładem. Tylko w tej chwili ma wyłączony. Wyłączony, ciągle mikrofon jest wyłączony. Panie profesorze. Okej, już jest, w porządku, proszę mówić.
Ojej, ja bardzo przepraszam, przerwałem wykład, ale niespodzianka taka mnie spotkała, bo nie sądziłem. Po prostu temat jest taki interesujący dla mnie, że dlatego jeszcze postanowiłem uczestniczyć w tych zajęciach. Naprawdę jest to cud, że jeszcze mogę się tak połączyć. I dziękuję za te słowa i nie zabieram już czasu. Proszę, czekam na wykład. Wszystkich pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład, on zawiera w sobie takie sformułowanie bardzo ogólne, mianowicie mówi się o dopuszczalności zmodulowanej amplitudowo, ale Państwo się domyślacie, że ta modulacja amplitudowa występuje, no właśnie, w hałasie turbin wiatrowy. Hałas turbin wiatrowy oraz również, jeżeli mamy do czynienia z hałasem drogowym, tutaj na widowni sali, na sali jest pan doktor Fercy, on się też tym zajmuje. Mianowicie chodzi o to, że hałas drogowy, przy odpowiednim uszeregowaniu tych drogowych źródeł, on też posiada cechę modulacji, zmodulowania. Dlatego też będę się starał mówić, mając na uwadze te dwie rzeczy, jak starczy czasu, to troszeczkę się, że tak powiem, zawężę albo do turbin wiatrowych i również do hałasu drogowego. Otóż w hałasie turbin wiatrowych, no, tym hałasem zajmuje się od 10 lat. W 2011 roku w JASA, jak to się mówi, nie w Polsce, a u nas się mówi w JASA, ukazała się praca. Moja, tak się udało, to w każdym razie tam był postawiony problem, jak daleko trzeba być od turbiny wiatrowej, żeby uznać ją za źródło punktowe. No to było 10 lat temu i od 10 lat hałas turbin wiatrowych to się rozwija, tutaj już dużo osób się tym zajmuje. No natomiast od 45 lat zajmuje się hałasem drogowym. Zaraz po doktoracie też ten hałas drogowy się pojawił. Także w jakimś tam sensie to jest kontynuacja mojej działalności tu w Instytucie. Nigdy nic nie wiadomo, co jest pisane. Może za rok o tej porze będę dalej opowiadał Państwu o swoich badaniach. A prowadzę te badania dlatego, że uważam, że obowiązkiem profesora uniwersyteckiego jest prowadzić te badania, no bo mówi się o tym, że przekazujemy studentom wiedzę, ale również powinniśmy i uczymy kreatywności. Więc każdy, kto ma wykład, przynajmniej na studiach magisterskich, według mnie powinien prowadzić działalność naukową, ponieważ mam zajęcia dydaktyczne, więc też staram się coś zrobić, coś opublikować. No i te wyniki dzisiejsze właśnie dotyczą tych dwóch rodzajów modulacji. Gdy pan był uprzejmy, panie inżynierze, dwa filmiki. Posłuchamy sobie hałasu turbiny wiatrowej i hałasu drogowej, żebyśmy mieli. Już chwileczkę, tylko to opublikuję do Teamsa. Zaraz będzie hałasowało. Okay. No teraz posłuchajmy sobie hałasu drogowego. Państwo słyszeliście, że w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z modulacją. Chcę, że oczywiście ta modulacja hałasu turbiny wiatrowej, ona jest bardziej regularna, można powiedzieć. Ta periodyczność jest wyraźna. Natomiast tu, w przypadku hałasu drogowego, ta periodyczność tej modulacji, ona jest uwarunkowana, czy przyta bym powiedział, czy zadłużona różnymi odległościami pomiędzy pojazdami. Ale tak czy inaczej, w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z tą modulacją, z tym, że akurat ten wiatr wiał z taką samą prędkością, więc głębokość modulacji w przypadku
turbiny wiatrowej była identyczna. Ale w rzeczywistości zmienia się kierunek wiatru, czy prędkość wiatru, ta głębokość modulacji się zmienia i w gruncie rzeczy bardziej wtedy ten hałas turbiny wiatrowej modulowany przypomina właśnie zmodulowany hałas drogowy. To jest, źródła są bardzo różne, a efekt, jeżeli chodzi o percepcję, taki sam. I w jednym i w drugim przypadku ta modulacja powiększa dokuczliwość. To jest właśnie ten wspólny mianownik tego wszystkiego. Otóż, no, to też dla przypomnienia, tutaj na pewno wszyscy o tym wiemy, że jeżeli chodzi o zmiany czasowe hałasu, no to chwilową miarą głośności hałasu jest poziom ciśnienia korygowany krzywą A, tak to się nazywa, tu mamy czas, a więc jeżeli mamy modulację amplitudy, no to wtedy możemy tutaj odnotować poziom maksymalny, napiszmy to w ten sposób, i tutaj mamy minimalny poziom, i to mamy LPA minimum, no i głębokość modulacji, modulation depth, jak wszystko w akustyce ma swoje źródło w języku angielskim, dn. No ale fizyka też jest tym obciążona, bo na przykład to F bierze się od force, jako że to Newton. Ale tak przy okazji, żebyśmy, jeżeli słuchają studenci, może moi, to tak, żeby się fajnie może słuchało od czasu do czasu, powiem coś nie na temat. Otóż to jest definicja oczywista, ale napiszmy. To jest ta różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną. No, to się nazywa głębokość modulacji. I teraz chodzi o to, że są dwie przyczyny tej modulacji, o której mówimy. Mianowicie, kiedy mamy do czynienia z hałasem drogowym, no i znowu mamy na osi greków, poziom ciśnienia korygowany krzywą A, no to my to nazywamy, jak Państwo wiecie, poziomem dźwięku. Poziom dźwięku, już nie musimy tam mówić o tej korekcji. Tu jest czas. Więc jeżeli mamy do czynienia z hałasem drogowym, no to mamy jakiś jeden przejazd, za chwileczkę mamy drugi przejazd, za chwileczkę mamy jeszcze jeden przejazd i one tam jakoś, no w każdym razie teraz dodając, oczywiście nie dodajemy poziomu, od logarytmowane wartości, to w efekcie otrzymujemy obwiednię, która wykazuje tą właśnie modulację. O. Czyli w gruncie rzeczy, mając do czynienia z kilkoma, dziesięcioma, dwudziestoma takimi przejazdami, takie noise event, takie wydarzenia akustyczne, ta modulacja, głębokość modulacji, no to dn jest wynikiem superpozycji tych sygnałów. Także zwracam Państwa uwagę na to, że mamy to samo dn, ale źródło tego, czy ta przyczyna może być inna. Więc tak wygląda hałas drogowy. Hałas drogowy. Natomiast jeżeli chodzi o modulację hałasu turbin wiatrowych, no to każda z turbina, każda łopata jest pojedynczym czy indywidualnym źródłem. Więc wyobraźcie sobie, że to jest modulacja związana z łopatą numer jeden, ale ponieważ w tej chwili większość turbin wiatrowych to są trzy łopaty, jedna, druga i trzecia, a więc jeżeli mamy do czynienia z ruchem opisanym kątem phi, no to wtedy możemy powiedzieć, że ta pierwsza, podkreślmy sobie na kolorowo, żeby było fajniej, mianowicie to jest ta pierwsza łopata różowa, powiedzmy sobie, że kwadrat ciśnienia korygowany krzywą A jest opisany taką funkcją, no to jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę łopatę tą już żółtą, niech to jest ta żółta łopata, no to ona emituje sygnał, który jest przesunięty w fazie o 2/3 pi, bo 2 pi musimy podzielić na 3, raz, 2, 3. No i w ten sposób, i teraz jeszcze zielony, mamy tą trzecią łopatę, no to będziemy mieli PA kwadrat, czyli kwadrat ciśnienia akustycznego korygowany, to będzie phi, nie minus, a plus
dwa, trzy. No i w wyniku właśnie sumowania tego sygnału związanego z łopatą numer 1, 2, 3. Jeżeli tak zrobimy, to w takim razie to będzie sygnał zielony. O, zielony tak będzie leciał, a żółty będzie o tak leciał, powiedzmy sobie, tak jakoś. I w wyniku tego sumowania znowu dostaniemy jakąś taką modulację, która czas tej modulacji będzie 1/3 okresu obrotu. Ponieważ jest pan doktor Jaszczuk i słucha mnie, a wiem, że jest inżynierem, a więc ma dużo więcej wiedzy technicznej, to tak na marginesie znowu, żeby roznosić się wykład, siedząc nad nim wczoraj i przedwczoraj, pomyślałem sobie, przed oczami miałem turbinę okrętów podwodnych. Otóż w przypadku okrętów podwodnych tam chodzi o maksymalną minimalizację tego hałasu. Będąc w Stanach, tam kiedyś się tak ocierały takie coś, wtedy w 70-tych latach, jak Państwo wiecie, kwestia wyciszenia łodzi podwodnych to była kwestia wygrania wojny atomowej. Nie? No i wtedy Amerykanie, oni to chyba wiadomo było wcześniej, oni zwiększali liczbę łopat. Tych łopat w śrubie okrętu podwodnego jest 6, 10 czy 12 i prędkość obrotu jest relatywnie mała. No ale ta łódź podwodna, która waży bardzo dużo, ona porusza się z bardzo dużą prędkością, relatywnie dużo, 30, 40 mil po wodę, 60-70 km. Więc tutaj wydajność może być znaczna, jeżeli chodzi o skuteczność takiej turbiny. Ale to pytanie takie retoryczne, sam nie wiem, dlaczego w takim razie nie buduje się turbin wiatrowych o 10 łopatach, no wtedy byśmy mieli tak cichą turbinę, to wszystkich tych, którzy ewentualnie mogliby to poruszyć i pociągnąć, ale nie teraz, bo nie zdążę tego powiedzieć, co chciałem powiedzieć, ale chciałem uczulić Państwa na właśnie ten fakt. Już ta różnica pomiędzy hałasem drogowym i hałasem turbiny wiatrowej, albo żeby zadawali, jak coś pilnego, to żeby zadawali na czacie w tej chwili. Źródło, a więc ten biały kolor, czy żółty kolor, on jest związany z tym, że kwadrat ciśnienia mocy, to jest moc akustyczna korygowana. Od obserwatora. Samochód to jest bardzo duża, 20 metrów, 15, 10 i znowu jest 20, 30, 40. Więc tutaj jest kwestia propagacji. Generacja, więc moc akustyczna tego hałasu wprowadzana do ośrodka jest stała, nie zmienia się, natomiast zmienia się długość propagacji. Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o hałas drogowy. Natomiast w przypadku turbiny wiatrowej mamy co innego, mianowicie to P a kwadrat, czyli kwadrat ciśnienia korygowany, on jest zależny od zmiennej w czasie mocy akustycznej. No i to 1 przez R kwadrat możemy napisać, jeżeli ta turbina jest rzeczywiście odległości 300-400 metrów, to jeżeli jest troszeczkę dalej, to jest tutaj inna potęga. Ale tak czy inaczej, ten czynnik związany z propagacją, to F od R, jest stały. Jest z grubsza stały. Natomiast proces generacji jest inny. Więc tutaj różnica jest diametralna, zasadnicza. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę tego hałasu, to wygląda na to, że możemy stosować takie same narzędzia. Znaczy, inaczej mówiąc, pojęciowe. Prowadzić właśnie tą głębokość modulacji. Prawdopodobnie, jak się to gdyby się przyglądało dokładnie, to widma są prawdopodobnie inne. Czy gęstość spektralna, widma hałasu turbiny wiatrowej jest zupełnie inna, albo mocno inna od gęstości spektralnej, to na pewno będzie miało wpływ na ten czynnik związany z propagacją. Tak czy inaczej, no i się to podoba, dlatego że to są takie zupełnie dwa różne sygnały, jeżeli chodzi o naturę, czy propagację i generację, a jeżeli chodzi o ocenę subiektywną, to wygląda na to, że
można je traktować jednakowo, a tym łącznikiem, tym zwornikiem, to jest właśnie ta głębokość modulacji. To DM, to DM, to DM. No dobrze, teraz tak. Otóż, jeżeli chodzi o wpływ właśnie modulacji, czyli głębokości modulacji na ocenę hałasu, no to tym się zajmuje bardzo dużo ośrodków. No u nas, w naszym instytucie zajmuje się grupa pani profesor Price, do której należy tutaj obecny pan doktor Felcyn, pani doktor Hawkę, pan doktor Kaczmarek. Otóż, jeżeli mamy teraz, umawiamy się, że jeden i drugi hałas, no tak faktycznie jest. I w Polsce, i nie tylko w Polsce, hałas studni wiatrowych oceniamy za pomocą poziomu równoważnego, za pomocą poziomu równoważnego. Jeżeli ktoś nie słyszał o tym, może tutaj jak powiadam, tam, być może, że któryś z moich studentów jest z pierwszego roku słuchający tego wykładu, to EQ oznacza ekwiwalent, czyli równoważny. Mamy hałas zmienny w czasie, który trwa tam 10 czy 20 minut, czy 24 godziny. To jest mnóstwo chwilowych wartości. I te chwilowe wartości zastępujemy jedną liczbą. I ta liczba ma równoważyć, a może ma znaczyć tyle samo, co tam nieskończenie wiele tych chwilowych wartości. Są ta nazwa. A to ma to oczywiście ta korekcja związana z czołą. No, o czym ja nie będę mówił, studenci to będą mieli na drugim roku. Moi studenci przynajmniej. Otóż chodzi o to, że właśnie wiele ośrodków prowadzą badania nad dopuszczalnością hałasów modulowanych amplitudowo, uważa, że jeżeli mamy tę klasyczną miarę, poziom równoważny w czasie T, to aby ten hałas jest zmodulowany, to tutaj trzeba dodać korektę jakąś korektę, która zależy od głębokości modulacji. Czyli można powiedzieć, że taki skorygowany czy troszeczkę poprawiony poziom równoważny, stąd ten daszek, on zawiera ten pierwszy składnik, klasyczny pomiar, daje tam LQ. Natomiast to jest taka modulation penalty po angielsku, więc gdybyśmy mogli też pomyśleć, jak to tam po polsku mówić na ten temat, napiszmy to, modulation penalty, czyli tak naprawdę to jest kara za modulację, to źle brzmi po polsku, to trzeba by wypracować. Właśnie Komitet Akustyki, ten nasz oddział zajmujący się hałasem, pan profesor Batko, on na przykład mógłby ewentualnie kiedyś przy okazji się podzielić, jak ewentualnie po polsku to nazywać. Otóż te wyniki związane z tą poprawką, one prowadzą właśnie do takich tabel. Mianowicie, jeżeli mamy D1 równe 2 decybele, ta modulacja, głębokość modulacji DM ze znaczkiem 1, no na przykład jest 2 decybele, no to poprawka może być zerowa. Czyli jeżeli ta modulacja jest 1,5 decybela czy 1 decybel, to jest 0. Jeżeli teraz mamy DM2, no to ta modulacja musi być jakaś tam 3 decybele albo 4. Dalej mamy modulację nie 2, a 4 czy 6. Nie piszę tu liczb, dlatego że te prace podają no, różne wartości. 2, 4, 6, niektórzy 4, 8, 12. W każdym razie to K to jest właśnie przyporządkowanie wartości głębokości modulacji i tej poprawce. K2 i tak dalej. No i to wygląda w ten sposób. Kamera jest tu, jest tak? To wygląda w ten sposób, że tutaj mamy po K, tą poprawkę, 3 albo 4 albo 10, tu to K, a tutaj mamy głębokość modulacji. No i teraz ja wziąłem jako przykład grupę Finów. W Tampere oni tam pracują. To jest pan profesor Ponquisto i tam współpracownicy. To jest jedna grupa, która się tym zajmuje, a druga grupa zajmuje się, kieruje ją pani von Hünerbein. Hünerbein to jest prawdopodobnie jedno, ale pracuje w Salford. To jest taki uniwersytet w środkowej Anglii, który od lat zajmuje się akustyką techniczną, akustyką
bardzo silną środek. Już chodzi o to, że w jednym i drugim przypadku, napiszmy sobie, głębokość modulacji 2 decybele, 4 decybele, 6, 8, niech tak jest. Ja tu nie będę tego dokładnie rysował, ale powiedzmy, że ta grupa, aha, tu się kończy gdzieś na 5 decybelach, 5-6 decybelach. Więc jedna z tych grup proponuje taki przebieg, to jest łamana i ona osiąga jakąś taką tam wartość już, taką. A finowie, no mam nadzieję, że nie słuchają tego, zaczynają, zdaje się, że ta wielkość progowa jest 3 decybele, tak, tak i tak. No i teraz to, co mi po głowie chodzi i moja propozycja. Otóż w każdym przypadku będziemy mieli do czynienia no, z kilkoma wartościami. Jakieś tam 2 decybele, 6, 8, nie? Tutaj jest 0, tu są 3 decybele, tu jest 5 decybeli, tu jest 6 decybeli. Tu jest 5 decybeli, to jest 6, a tu jest 8 decybeli. Otóż wydaje mi się, że zamiast próbować poprawiać ich, mnie się wydaje, ale to jest moja sugestia, no nie mam tutaj w tej chwili magistranta żadnego, ani doktoranda, ale warto by chyba spróbować, żeby zastąpić ten zbiór liczb po prostu liniową zależnością. Na tej, że k jest równe a razy dn. I to a trzeba by wyznaczyć poprzez eksperyment psychoakustyczny. Tutaj na sali jest to pan dr Fercyn. No, tutaj mamy też jeszcze innych akustyków, ale wiem na pewno, że pan dr Fercyn tym problemem się zajmował. I no na przykład można sobie wyobrazić, że proponujemy k równe 0,6 razy dn. I teraz przy takiej propozycji szukamy a. Nie wiem, jak to jest a. Aha, chciałem tu uciec, ale nie mogę. Można sobie wyobrazić to w ten sposób, że badamy dokuczliwość tą 10-stopniowej skali. To jest 1, 2, 10, to jest dokuczliwość. A tu odkładamy na oś x zmierzony poziom L, A, E, Q, T. Każdy sygnał, każdy hałas, fragment tego hałasu, tam włączy czynnikowy, to możemy zmierzyć ten poziom równoważny albo obliczyć. Do tego dodajemy właśnie to 0,6 razy, modulacja jest dwudecybelowa, razy 2 na przykład. Zmieniamy te hałasy, no i w ten sposób otrzymujemy. Tu pan doktor Felcy ewentualnie mnie skoryguje, bo jest najbliżej. Tu mamy 2, 4, 6, 7 cali. Tu mamy tą wartość L z daszkiem. Jest ta poprawionka. Tu mamy to L z daszkiem. Otrzymujemy taką krzywą, taki zbiór wyników. Taki zbiór wyników dla 0,6. Ale jeżeli teraz tu zmienimy ten współczynnik, bo szukamy tego A, tego przybliżenia, które by zastąpiło te 6 czy 8 liczb jedną wartością. A jedna wartość ma zastąpić te 6 czy 8 wartości z tej tabelki. No to jeżeli teraz zmienimy to na 0,7, to nie wykluczone, że ta korelacja nam się poprawi. No widzicie, może tak na przykład. Tak to wygląda. I w końcu możemy znaleźć tą, gdzie ta korelacja jest minimum. Nie wiem, czy tak to się robi, ale jak ja byłem studentem, pamiętam, czytałem prace dotyczące właśnie wskaźników oceny hałasu. Tam była straszna dyskusja dotycząca poziomu równoważnego. To takie właśnie wyniki badań, pamiętam, mam przed oczami, kiedy na przykład dyskutowano na temat poziomu równoważnego. Nie wiem, czy tak się teraz robi, czy nie, ale tak jak przeglądam literaturę związaną z tym, o czym ja dzisiaj mówię, no, 2 miesiące chyba na tym referatem siedzę, to nie znalazłem właśnie takiej myśli, żeby zastąpić tą tabelkę, bo tą zależność, taką zależność graficzną, po prostu zależnością liniową. A, którego szukamy, razy D. I uważam, to był postęp. Postęp polegający na tym, że no, ten współczynnik byłby stały i to byłaby jedna liczba. Nie 6, czy 7, czy 8 w tej tabelce,
jakieś tam DM1, DM2, ale jedna liczba. No i znowu, jako że zacząłem wykład od wspomnienia moich profesorów, otóż jednym z moich nauczycieli był też profesor, pan doktor Prus. Pan profesor Siwiński to doskonale pamięta. To był, niestety nie żyje, dawno temu zmarł, w latach 80. w tamtym wieku, niestety. I to był matematyk, którego profesor Kwiek znalazł u profesora Steinhausa. Pan profesor Kwiek jeździł do Wrocławia, konsultował różne rzeczy, to właśnie w pamiętnikach Steinhausa można odczytać. I tam znalazł właśnie magistra matematyki, który był matematykiem. On nie był wykształcony fizykiem ani akustykiem. Tutaj pan doktor Konieczny też pamięta pana doktora Prusa. I on miał takie pomysły. Więc jak ja sobie to przypomniałem, myśmy niestety nie wszystko rozumieli, co on mówił. Ale właśnie o to chodzi, że w tych czasach bardzo dużo było eksperymentów psychoakustycznych. A tu chodziło o to, żeby mądrze zoptymalizować te procesy, te badania psychoakustyczne i tego typu pomysły. Więc ja tutaj właśnie znowu przygotowując to, pisząc to, mówię sobie, no nie, muszę wspomnieć o panu profesorze, panie doktorze Prusie, no, trochę był obok, ale to była nasza bitwa. On wygląda na to, że on miał bardzo dobre pomysły. Ty Jacek pisałeś pracę o niego, nie? Na miseczkę. No więc właśnie, pan doktor koniecznie pisał o niego pracę magisterską, więc jeżeli ktoś tutaj z państwa obecnych na sali, czy tam na Teamsie, póki co tego jeszcze nie publikowałem. To jest zupełnie świeża rzecz. Następne karteczki, które będę państwu referował, są już, że tak powiem, w obiegu, dlatego że recenzenci, to co za chwileczkę państwo są podzieleni. Jeden uważa, że to można publikować, a drugi uważa, że można opublikować, jak to będzie sprawdzone. Za chwileczkę o tym będę mówił. Ja się oczywiście bronię i nie wiem, co redakcja z tym zrobi, że ja nie mam grantu żadnego, nie mam pieniędzy, nie mogę tego sprawdzić, a to, że tak powiem, szufluję i daję komuś do dokończenia. Kiedyś właśnie pan profesor Siwiński, słucha mnie, był piękny podział czysty pomiędzy fizyką teoretyczną i doświadczalną. I teoretycy, oni tam wtedy sobie różne rzeczy wymyślali, a recenzenci sprawdzali to, czy to jest spójne, czy nie zawiera błędów formalnych takich czy siakich. I te wyniki teoretyków brali na swój warsztat doświadczalnicy, byli szczęśliwi, byli, że nie musieli się z tą matematyką bawić i sprawdzali te relacje. U nas niestety, teraz niestety, no to ta granica jest zatarta. Ja w tej chwili na przykład boleję, bo wiele moich prac zostało odrzuconych, no dlatego, że nie zostało sprawdzone. Ale to tak na marginesie, tutaj moi koledzy, pan profesor Batko, Kompała, słuchają mnie, może się też wypowiedzą, czy to jest signum temporis, czy to jest znak czasu. Mi się wydaje, że jest znak czasu. W tej chwili mają szansę właśnie ci, którzy mają granty, mają duże zespoły, więc mogą sobie zawsze jakiegoś tam psychoakustyka dobrać, jakąś tam koncepcję sprawdzić. Natomiast tacy, którzy, jak ja na przykład, chyba takich jest wielu, którzy cenią sobie wolność. Ja w każdej chwili mogę zająć się hałasem drogowym, albo oni mają mniejsze szanse. Także, a to zupełnie jest nie na temat tego, o czym mówię, ale generalnie dotyczy naszego życia akademickiego, więc mam nadzieję, że państwo przyjmiecie to ze zrozumieniem. Otóż teraz chciałem powiedzieć dwa słowa znowu na temat wskaźników. Bo dawno temu, będę mazał i mówił, dawno temu nie było poziomu równoważnego. Otóż w tej chwili, jeżeli chodzi o hałas turbin wiatrowy czy hałas drogowy, no panuje ten poziom równoważny, nie uwzględnia właśnie modulacji amplitudy, chwilowych zmian, poziomu ciśnienia itd., itd. No i właśnie te badania, które referuję, ta grupa pana profesora Honquisto, ta grupa pani profesor Price, pan doktor Felcen tu obecny, Finowie, mnóstwo, 5-6 grup w tej chwili, Wittgenstein, Salford, oni w gruncie rzeczy stwierdzają, że poziom równoważny to nie jest to, jego trzeba poprawić. Ale trzeba pamiętać właśnie, że dr Robinson, 1971 rok, on wykazał, że tak naprawdę
poziom równoważny musi być poprawiony takim czymś. Mianowicie do tego trzeba dojść 2,56, a to sigma to jest odchylenie standardowe chwilowej wartości. Mamy histogram, tu jest LPA, chwilowe wartości, no mamy też to, tutaj mamy n do dużego n, gdzie to nk to jest liczba zliczeń tego poziomu w jakimś tam przedziale. No, Państwo chyba wiecie, o co chodzi, nie będę przypominał. W każdym razie to jest odchylenie standardowe, które opisuje faktycznie, opisuje zmienność hałasu, czyli zmienność poziomu dźwięku w czasie. To ja dzisiaj też jeszcze coś mnie tknęło i pół godziny szperałem w internecie. Otóż okazuje się, cały świat, poziom równoważny, ale kraj świętego Patryka, czyli Irlandia, oni stosują taki parametr 10-18. Co to znaczy? Więc oni biorą przedziały czasu, dla nich dzień się zaczyna o 6:00 w Irlandii, kończy się o 24:00. Tutaj mamy poziomy dźwięku, LPA, poziomy dźwięku. No i teraz chodzi o to, że ten L10 dla 18 godzin to jest poziom, który spełnia następujący warunek. Otóż tu bierzemy przedziałik czasu, w którym chwilowa wartość jest większa niż to LPA. Tutaj też przedziałik czasu większa od LPA. I to ten L10 dla 18, on spełnia warunek taki, że to delta T1, to jest te kilka sekund, kiedy ta ciężarówka przejechała, no, bardzo głośno, dodać. Tutaj jakieś dwa samochody, koincydencja, plus delta 2, plus tak dalej. To jest przedziały czasu, w którym to ten poziom chwilowy LPA jest większy od L10 i tak dalej. Otóż chodzi o to, że delta T1 plus delta T2 plus podzielone przez 18, bo od 6 do 24 jest 18 godzin, razy 360 sekund, to jest równe 1/10. Czyli to jest, ten poziom w gruncie rzeczy jest poziomem statystycznym quasi maksymalnym. Ale oni twardo powiedzieli sobie, no nie, poziom równoważny to nie to, bo w gruncie rzeczy denerwuje ludzi, no, ta ciężarówka załadowana, która tutaj ma kłopoty z tłumikiem. Albo ta koincydencja 3 czy 4 samochodów po różnych fazach ruchu jadąca. Oni są wyjątkiem. Tak mi się wydaje. Chyba też w Nowej Zelandii hałas turbin wiatrowych jest mierzony też jakimś poziomem statystycznym. A reszta walczy i narzeka. Ale chodzi o to, no, że ludzie zapominają, że 50 lat temu, w 1971, została seria 2 czy 3 prac doktora Robinsona, Anglika zresztą, który udowodnił, że faktycznie trzeba dodać. Już zauważcie, że to sigma, odchylenie standardowe, ono jest wskaźnikiem chwilowych zmian poziomu dźwięku, tak jak głębokość modulacji. Z tym, że ta głębokość modulacji jest kłopotliwa, dlatego że no, musimy mieć o coś takiego. Wtedy możemy mówić o głębokości modulacji. Natomiast jeżeli mamy taki przebieg, już tą głębokością modulacji jest kłopot. Jeżeli chodzi o hałas turbin wiatrowych, to są metody czy metodyki opracowane, zatwierdzone, które mierzą tą głębokość modulacji. Zobaczcie, chociaż ona nie jest pełna. Mamy, nie ma powrotu do maksymalnej wartości. A mimo to no, przyjmuje się, jak to się tam liczy i wprowadza się i to leci. Więc znowu, to tak znowu tutaj, teraz mi do głowy przyszło, dzięki temu, że nie mam właśnie PowerPointa, a myślę cały czas tego wykładu, bo przychodzą mi lub bardziej mądre pomysły. Otóż wydaje mi się, że też kiedy profesor Zwicker, szef Instytutu w Monachium, tam od nas pan profesor Hojan był Zwickera między innymi, pan profesor Ciwiński też go osobiście zna, bo przyjeżdżał do nas tutaj do Poznania. Otóż profesor Zwicker wprowadził coś takiego jak
fluctuation strength, czyli moc fluktuacji. I on to wprowadził też do swojej głośności. Także to się przewija, ta zmienność, ona się wpuka do drzwi, żeby jednak do poziomu równoważnego, dodać coś, co by tą zmienność uwzględniało, bo nie ulega wątpliwości, że fluktuujący hałas o poziomie równoważnym, takim samym, jak nie fluktuujący, to zmienia. Więc jeżeli mamy poziom równoważny, jeżeli mamy sygnał, o tak, niewiele tutaj się zmienia w tym przedziale, a tutaj mamy, to jest ciągle poziom dźwięku, a tu jest czas oczywiście, poziom dźwięku, czas. A tutaj mamy modulację, Tutaj mamy 60 dB, poziom równoważny 60 dB, poziom równoważny 60 dB, mimo że tu jest 60 dB, to jest bardziej dopuszczalne. No, właśnie o to chodzi. Kiedyś stwierdzono, ja właśnie jako młode pachole, pamiętam, jak stwierdzano, to ja właśnie, forget it. Nie bawmy się, bo to jest kłopot z pomiarami i tak dalej. Niech jest poziom równoważny. Jest powód. Ale to takie są prawidłowości chyba w historii nie tylko nauki. I teraz kilka słów, panie profesorze, jak to jest, ile ja mogę mówić? 20 minut góra. Jeszcze 20 minut, tak jest, góra. Najwyżej 20 minut. W takim razie proszę o... Panie Lecz, pan jest magister. Pan magister? Tak. Chcę pokazać. Więc właśnie. Pan magister Gogol, to nie jest inżynier Gogol, tylko pan magister Gogol. Dzisiaj asystuje z tym bardzo wdzięczny. Inżynier też, magister inżynier. Magister inżynier, więc podwójnie wpadłem się. Chodzi mi o pokazanie tych fluktuacji. To już było, jeszcze dalej proszę. No to widzieliśmy. Okej. Dobrze, troszeczkę wyżej. Tak, żeby była... Teraz jest dobrze. Mhm. Ja okulary biorę i tutaj będę. Ja wiem, że Państwo widzicie to, tak? Więc to jest przebieg właśnie, poziom dźwięku. Chwileczkę tylko do Teamsa pokażę, przepraszam. Okej. Okay. To jest poziom dźwięku, zmienny w czasie. Tutaj widzicie Państwo te literki, te cyfry. To jest 30 dB, 40, 43, 44, 45. O, a tu jest czas. Otóż to są chwilowe zmiany poziomu dźwięku, hałasu, który jest generowany przez turbinę. Więc Państwo widzicie, że tutaj mamy, zmiana jest od 38 do 41. Więc tu można by zauważyć, uprzeć się i mieć rację, że ta głębokość modulacji jest 3 dB. 3 dB w dół, 3 dB do góry. Tutaj mamy 2 decybele w dół, 3 decybele do góry. Ale tu spadamy pewnie o ile? 39? O 4 decybele. Ale zauważcie Państwo, że tu zaczyna się jakieś szaleństwo. Od 37 decybeli do 43. To jest 6 decybeli. Od 6 decybeli, jeżeli mamy dźwięki stacjonarne, no to tutaj fachowcy są. Pan doktor Konieczny, tu wszyscy obecni. Jeżeli jest cisza, kabina bezechowa, to chwilową wartość poziomu ciśnienia akustycznego jesteśmy w stanie zauważyć przy zmianie 2 decybeli. 2 decybele. Otóż zauważcie, że tu mamy 6 decybeli. Więc to właśnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to ten impuls, można powiedzieć, impuls dźwiękowy związany z modulacją amplitudy hałasu turbiny wiatrowej, no po angielsku to jest thump. To pięknie, to thump oddaje barwę tego thump. To jest, można przetłumaczyć jako łopot albo kłapnięcie. Nie wiem, czy Państwo przeżywaliście niedawno uzupełnianie uzębienia. Jak się już tą plombę nałoży, to wtedy stomatolog mówi, niech Pan kłapnie. Nie, coś jest. Więc w tłumaczeniu według Stanisławskiego profesora w słowniku angielsko-polskim właśnie to fan jest nazwane kłapnięciem, albo impulsem dźwiękowym. No, czyli w takim przypadku mamy właśnie te impulsy dźwiękowe.
które powodują zwiększenie dokuczliwości. Ale teraz, gdy pan inżynier uprzejmy, pan chce być magistrem czy inżynierem, panie Robercie, w końcu? Po prostu Robert jest okej. Nie. Więc proszę troszeczkę niżej i powiększyć może. Nie. Tak chodzi mi o to, żeby widzieć właśnie ten ślad. Może pan to powiększyć jeszcze. Okej, dobra. Wyżej troszeczkę. Okej, już dobrze, teraz jest dobrze. Otóż skąd się to bierze? No musimy o tym wiedzieć, dlatego że prędzej czy później tą głębokość modulacji musimy związać z parametrami, które opisują źródło. No bo nawet jeżeli się nam uda to A wyznaczyć, że powinno być 0,6 czy 0,7 i tak dalej, no to wtedy będziemy starali się to minimalizować. Czyli właśnie mówiąc, musimy powiązać parametry sygnału z parametrami, które opisują proces generacji. No i nieszczęście polega na tym, że w przypadku turbin wiatrowych źródłem jest przepływ turbulentny. Tutaj za tym źródłem wytwarzają się turbulencje. I znowu się odwołam tutaj do obecności pana profesora Silińskiego. Otóż kiedy on jeszcze z nami był, w latach 70. albo przed chyba, nasza katedra, woliśmy katedrą, kupiliśmy rurę Teplera. Tak to się nazywało. Rura Teplera. Tepler. To był XIX wiek, fizyk wiedeński. I on właśnie pierwszy zastosował metody cieniowe, żeby obserwować przepływy ciecz, gazów i płynów. I teraz znowu dla moich studentów, którzy ewentualnie to oglądają, gdy pan był uprzejmy wrócić do tego, co było. No właśnie. Otóż chodzi o to, że te jasne plamy oznaczają, że w tych obszarach jest zwiększona gęstość. To jest też ciekawa rzecz, że państwo pamiętacie z takiego podstawowego kursu akustyki, mówi się, że fala akustyczna to są lokalne zmiany ciśnienia, no, czyli się tam ta membrana przesuwa i zgniata cząstkę akustyczną i to zgniecenie się przenosi, jak również ta cząstka akustyczna, która przylega do membrany, wykonuje ruch. No i ten ruch też się przenosi. Po gruncie rzeczy fala dochodzi do nas, to ten ruch przenosi się na membranę bębenka i my słyszymy. Ale jeżeli chodzi o parametry opisujące falę akustyczną, to jeszcze mamy gęstość. Ta gęstość jest 1,21 czy 23 kg na metr sześcienny, ale jest fala akustyczna. Przez kursy akustyki, czy akustyki wnętrz i teoretycznej akustyki itd. o gęstości się nie mówi. To jest takie dziecko, trzecie dziecko, właściwie nie wiadomo po co. Otóż tu właśnie, w tym momencie, to dziecko ujawnia swoją potrzebę istnienia. Otóż chodzi o to, że ten cień tutaj oznacza, że w danej chwili jest tutaj to ciśnienie troszeczkę większe. Otóż, a to oznacza, że w tym momencie ten obszar staje się źródłem fali kulistej. Również ten obszar staje się kulistej. Więc ten przepływ turbulentny jest bardzo trudny do opisu, dlatego że on zawiera w sobie wielki chaos, wielkie, bardzo przepływ zupełnie nieuporządkowany. Dlatego też w historii fizyki się wspomina, że na tym właśnie na przepływach turbulentnych zęby sobie połamali od liści. Ja z całą pewnością wiem, bo to doczytałem, Heisenberg, Werner, który stworzył właściwie mechanikę kwantową, pracując sobie jako profesor w Lipsku, 31-33. Przez 2 lata siedział właśnie nad problemem nie turbin wiatrowych, tylko przepływów turbulentnych i nic nie opublikował. Landau, również gwiazda pierwszej wielkości fizyki rosyjskiej czy radzieckiej, wtedy radzieckiej, otóż on również troszeczkę napisał o turbulencjach w swojej tej mechanice, fizyce teoretycznej, ale też nic wielkiego nie zrobił. Dlatego też powiązanie głębokości modulacji z tymi procesami generacji, o których mówię, jest bardzo, bardzo trudne. A tak na marginesie, to też chciałem powiedzieć, żeby się też państwo mówili, bo to też się doczytałem i się z tym dzielę. Otóż my wszyscy mówimy Doppler. Otóż nie. W dokumencie urodzenia jest Doppler. To zniknęło. Dlatego, że on był pisany wiele razy w wielu książkach, nie wszyscy w tych książkach mieli to o umlaut, umarło. Doppler jest mniej popularny fizykiem i być może dlatego zachował to podwójne kreseczki.
I teraz, ponieważ zostało mi jeszcze 10 minut, panie profesorze, tak jest, 10 minut, więc chciałem teraz państwu na koniec powiedzieć, co opublikowano, co w tej chwili, że tak powiem, waha się, będzie opublikowane albo nie, dlatego że jeden recenzent jest na tak, ten wynik, który zobaczycie na tablicy, uważa, że warto go opublikować, bo być może ktoś go sprawdzi, czy jest poprawny, a właśnie drugi mówi nie. Zobaczymy. Państwo pozwolą, że ja zmarzę teraz tę tablicę, więc macie państwo teraz chwilę czasu, żeby zrobić herbatę. O, ci, którzy są w domu, bo tutaj nie macie szans na sali herbatę robić. Ja marzę tablicę, muszę, tak? Proszę państwa, więc tak, mamy do czynienia z sygnałem modulowanym amplitudowo. Może to być poziom dźwięku, może to być turbina wiatrowa, tak jak państwo widzieliście, albo po prostu hałas drogowy. Hałas drogowy lub turbina wiatrowa. Tu jest czas. Tutaj mamy te 8 godzin czy 16 godzin, jak w Irlandii. I teraz, jeżeli chcemy policzyć, powiedzmy sobie, że ta modulacja odbywa się z okresem tau. Więc tau to jest mniej więcej, można powiedzieć, że to jest odstęp między pojazdami, to jest prędkość pojazdu dzielimy przez V, to jest tau. Natomiast to jest to właśnie tau, to jest hałas drogowy. Ale równocześnie to tau może być 1/3 okresu obrotu jednej łopaty. A więc inaczej mówiąc, to też jest częstotliwość modulacji hałasu turbiny wiatrowej. No i teraz, jeżeli chcemy obliczyć poziom równoważny, no to możemy sobie wyobrazić, że powiększę to, takie co, że mamy jeden okres, drugi okres. To jest poziom równoważny, ale dla tego przedziału tau. Czyli to jest 1 sekunda mniej więcej dla turbiny wiatrowej. To można policzyć sobie. Można zmierzyć dokładnie. Mamy jeden. Teraz tutaj mamy drugi poziom równoważny dla drugiego impulsu dźwiękowego, albo drugiego thump, jak to można powiedzieć. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli mamy te wartości, to wtedy poziom równoważny tego hałasu trwającego 8 godzin będzie równy. To też jest znana formuła, nic wielkiego tutaj nie zrobię. Jeżeli przyjmiemy, że duże tau jest n razy tau, czyli jest n tych impulsów dźwiękowych albo n przejazdów, tak tam było chyba, ja się tutaj tam, n przejazdów, no to wtedy musimy napisać, że to jest średnia i tu sumujemy od i równego 1 do n, a tutaj mamy 1/10, a tutaj mamy właśnie ten poziom równoważny w tym małym przedzialiku, no i sumujemy po tych wszystkich. No i to jest, że tak powiem, rzecz trywialna, nie ma się co chwalić. Ale teraz ten mój pomysł, który został ocenzurowany już w tej chwili, nie wiadomo co z nim będzie, polega na tym, że te tabelki, które państwu przedstawiałem, a więc to d równe 2, głębokość modulacji 2 dB, głębokość modulacji d 4 dB, dalej, tu jest jakieś K1, K2 i tak dalej. Otóż te wyniki uzyskano dla próbek, które zawierały sobie kilka albo kilkanaście zmodulowanych takich sygnałów, takich impulsów. To było to DM. A więc to było takie było 10 czy 15. Wysłuchiwano, to 15 czy 20 słuchaczy było i z tego się rodziło to K1, K2. I w ten sposób otrzymano tę łamanę, które tutaj rysowałem jakoś tak. O. Tu było to K, ta poprawka, a to było to DM. 2 decybele, 4 decybele, 6 decybele i tak dalej. Otóż jeden z recenzentów twierdzi, że obaj, albo oboje, nie wiem, płeć mi jest nieznana, twierdzą, że to trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić. Dlaczego? Dlatego, jeszcze raz to powtarzam, że te wartości, te poprawki zostały zyskały nie dla pojedynczych. A teraz mój pomysł polega na tym, żeby tą tabelkę, te wartości, które uzyskano
dla kilkunastu takich właśnie impulsów przenieść i zastosować do tych poziomów równoważnych, czyli impulsów pojedynczych. No i bezwzględnie tak trzeba zrobić, bo wrażenie głośności, tam bam, 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 to jest 15, on może zależeć właśnie od tego, czy jest 15, bam, 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 czy 5, czy bam, 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 tylko 3, prawda? Ja proponuję właśnie, żeby przenieść to tutaj na ten poziom równoważy. Ten poziom równoważy jest zmierzony faktycznie, ale moja sugestia jest taka, że dopuściwość pojedynczego takiego impulsu powinna już być zmieniona. Ta moja formuła, na którą siedzę, tam poprawiam, to wygląda w ten sposób. To jest ten poziom równoważny i to jeszcze minuta, tak, panie profesorze? Tak. Już będę kończył. A nowa, zmodyfikowana formuła wygląda w ten sposób. To jest też n tych impulsów, duże, albo n przejazdów. Tutaj mamy i równe 1, tu mamy n. Tutaj mamy też ten eksponent. Ale od tego zmierzonego poziomu równoważnego dla tau. Dla tau. Tau to jest duże t dzielone przez liczbę impulsów. To jest i. No to trzeba dodać to właśnie kati. To kati. No i w ten sposób, jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z hałasem turbin wiatrowych, taki uporządkowany, no powiedzmy sobie, że LPA, to jest ta modulacja się tak ładnie zmienia monotonicznie, jakoś tam, no to wtedy można sobie powiedzieć, że tutaj jest 3 decybele, tu są 3 decybele, jakoś to zrobić. Natomiast jeżeli mamy taki chaos związany ze zmiennym wiatrem, tak jak Państwo mieliście, tak, coś takiego, to wtedy dla takiego przypadku trzeba tą formułę zastosować i sprawdzić. W szczególnym przypadku takiej tam niezależności, już nie będę tego wyjaśniał, bo zostało za mało czasu, gdyż w szczególnym przypadku to wygląda w ten sposób, że tutaj mamy ten poziom równoważny zmierzony, klasyczny, a tutaj mamy 10 logarytmów ze średniej poprawki. Z 1 przez n, bo tych n impulsów, tutaj mamy 10, 1 dziesiąta H1. To, czyli dochodzimy do takiego czegoś, tak jak w 1971 roku Robinson wykombinował taką formułę, że prawdziwy poziom równoważny jest równy ten prawdziwy zdaszki. Klasyczny zmierzony plus 2,56 odchylenie standardowe. Już odchylenie standardowe mówi o zmienności. To mówi o zmienności. Proszę Państwa, tyle. Więc tak jak powiedział Churchill, wykład powinien wyczerpać temat, ale nie słuchacza, więc ja nie wyczerpałem tematu, w związku z tym mam nadzieję, że Was też nie wyczerpałem. Dziękuję bardzo. Pan profesor teraz będzie kierował ewentualną dyskusję. Bardzo proszę.